Jakie rośliny o zimę siać lub sadzić w październiku i jak dbać o nasze grządki? Gdy zbliża się zima, ogrodnicy zbierają ostatnie plony i zaczynają sadzić rośliny o zimę. Nie wszystkie rośliny są w stanie przetrwać zimę, dlatego konieczne jest dobranie odpowiednich odmian. Ci, którzy nie planują siać na grządkach przed zimą, muszą zadbać o nawozy i ochronę gleby. Eksperci uważają, że powinniśmy właściwie przygotować teren do zimowania i podają, jakie rośliny najlepiej sadzić lub siać jesienią. Jak przygotować ziemię na zimę? Jeśli nie planujemy sadzenia przed zimą, ważne jest, aby zadbać o stan samej gleby. Musimy najpierw oczyścić grządki z chwastów, a następnie ostrożnie nawozić czarną ziemią. Lepiej wybierać nawozy organiczne zawierające fosfor i potas. Dodatkowe podlewanie nie będzie później wymagane. Wszystkie składniki odżywcze zostaną wchłonięte wraz z wodą burzową i stopnionym śniegiem. Jeśli nasza gleba jest gliniasta, zaleca się dodanie do niej popiołu, piasku, kompostu lub próchnicy z liści. W przypadku gleby piaszczystej odpowiednie są trociny, które zatrzymają wilgoć. Popularne uprawy o zimę. Początek października to dobry czas na sadzenie roślin. Posadzony w tym okresie czosnek będzie dobrze rósł. Wiosną wykiełkuje wiele rodzajów kwiatów, zwłaszcza bulwiastych, np. żonkile czy tulipany. Po pierwszych przymrozkach przyjdzie czas na sadzenie cebuli, siew kopru czy pietruszki. W regionach o mroźnych zimach zdecydowanie nie musimy polegać na jesiennym sadzeniu delikatnych południowych warzyw. Ogórki, pomidory, fasola szparagowa, tym bardziej arbuzy nie tolerują mrozów, ale kapusta, rzepa i rzodkiewka są odporne na mróz. Można je siać w październiku lub nawet jeszcze w listopadzie. Nie wszyscy wiedzą, że można sadzić ziemniaki przed zimą. Aby to zrobić, musimy wybrać moment, w którym gleba jest już wystarczająco zimna, ale jeszcze nie zamarzła. Bulwy opadają na głębokość około 20 cm. Grządki są dobrze izolowane na zimę. Te ziemniaki mogą być nawet bardziej wydajne niż tradycyjne z siewu i sadzenia wiosennego. Uprawy ogrodowe przed zimą. Jeśli chodzi o uprawy ogrodnicze, lepiej sadzić je wcześniej, przed nadejściem mrozu. Niektóre odmiany jabłoni i gruszy, wiele krzewów, jak na przykład maliny, porzeczki, agrest, będą w stanie przetrwać zimę. Sadzonki należy obficie podlewać przed nadejściem chłodów. Na zimę zaleca się owijanie pni szmatką. Zające i myszy bardzo lubią obgryzać młode drzewka.